Dobra nowina wynikająca z dzisiejszej Ewangelii jest taka: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli z martwych wstają, ubogim głosi się Ewangelię. To pytanie, które Jan zadaje przez swoich uczniów Jezusowi. Czy jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Możemy w dzisiejszych czasach nieco sparafrazować i powiedzieć tak: Boże, Ty jesteś, byłeś, gdzie jesteś? I pewnie Bóg chciałby nam to samo powiedzieć, co wtedy Jezus powiedział tym uczniom wysłanym przez Jana. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni. I tak dalej. Bo gdzieś na świecie, w tej chwili, kiedy nawet oglądasz ten film, wydarza się cud. Powiesz, nie wydarza się w moim życiu. Ale czy jesteś otwarty? Czy masz otwarte oczy wiary, by zobaczyć to, co się dzieje wokół ciebie, jest cudem? Tymczasem Jezus mówi przez swoje słowo do nas w liście do Hebrajczyków, przez autora listu do Hebrajczyków 13:8. Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki. Uwierzenie w tę prawdę, czyli też przyjęcie tej prawdy do naszego życia, oznacza tyle, co Bóg dokonywał cudów, dokonuje tych cudów, chociaż ja może aktualnie nie widzę tego wokół siebie i będzie to robił, dlatego że Bóg jest niezmienny, jest wierny. Gdyby tak nie było, to by kłamał, a nie kłamie, bo jest Bogiem. Jest taka obietnica, która powinna być dla nas zachętą. Błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we mnie. Masz wątpliwości? Jezus nie mówi, nie możesz mieć wątpliwości. Jezus nie mówi, źle, że masz wątpliwości. Jesteśmy ludźmi, możemy zadawać pytania. Mamy prawo mieć wątpliwości, ale Jezus mówi, błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we mnie. Czyli nawet jeżeli masz wątpliwości, nawet jeżeli mierzysz się z różnymi sprawami, albo mówisz sobie, Boże, jesteś, gdzie jesteś, tyle niesprawiedliwości, którą także ja doświadczam obecnie w moim życiu. Byłeś. Mamy się spodziewać tej interwencji Twojej, czy nie? Pokażesz jeszcze, że jesteś wielkim Bogiem, czy nie? Wielu ludzi mogłoby powiedzieć w kontekście również wojny, która jest za wschodnią naszą granicą. Boże, byłeś, super. Jesteś? Będziesz? Widzisz, co się dzieje? Pokażesz nam w końcu, że jesteś wielkim Bogiem? Zobacz, co się przez to pytanie przedziera. Moja wizja Boga, moje rozwiązanie, które chcę narzucić Panu Bogu. Tymczasem Pan Bóg jakby chciał przez to wszystko nam powiedzieć: bądź cierpliwy, czekaj, nie wątp, ufaj. I może zabrzmi to jak slogan, zabrzmi to jak prawda, którą już wielokrotnie słyszeliśmy, ale naprawdę najważniejszą kwestią jest tutaj zachowanie ufności do Pana Boga. Błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi. Więc błogosławiony, czyli szczęśliwy. Będziesz szczęśliwy, jeżeli odpuścisz sobie te Twoje tłumaczenia, Twoje narzucanie też scenariusza Panu Bogu. I będziesz po prostu trwał. W innym fragmencie Jezus mówi, wytrwajcie w miłości mojej. Jeszcze w innym fragmencie, prześladowali mnie i was będą prześladować. Moi, może Twoim prześladowcą są
Twoje myśli również kłębiące się w głowie. Wcale nie jakiś drugi człowiek, ktoś, kto ci przykłada nóż do gardła. Może to być w twojej sytuacji twoja myśl, która walczy z tobą. Jest obietnica. Przyjmujesz ją? Wiem sam, że to wymaga próby. Wiem sam, że to wymaga ćwiczenia się w wierze. Chcesz podjąć w tym adwencie taki challenge, takie wyzwanie. Mimo wszystko, mimo ograniczeń, poczucia niesprawiedliwości, chcę zaufać Bogu, bo wiem, że jest obietnica, a Bóg nie kłamie. Jest wczoraj, dziś ten sam taki sam. On się nie zmienia. Dlatego jeżeli podejmujesz to wyzwanie, zawołaj ze mną do Ducha Świętego o to, abyśmy byli nieugięci, abyśmy szli do przodu, nawet jeżeli boli. Idź do przodu, nawet jeżeli to boli. I ufaj Jezusowi, który jest zawsze ten sam. Zawsze chce dokonywać cudów, także w twoim życiu. A kto wie, może czeka na twoją też pracę w tym, współpracę. Że pozostaniesz właśnie nieugięty, wytrwały. Że pokażesz Jezusowi, że chcesz być szczęśliwy przez to, że nie zwątpisz w Niego. Może to jest test dla ciebie. Duch Święty, dziękuję ci za tę Ewangelię, która jest dla mnie wielką lekcją, dla nas wszystkich. Abyśmy nie zwątpili. Abyśmy trwali przy Jezusie, który był, jest i będzie zawsze taki sam. Czyli dobry, wierny, sprawiedliwy, miłosierny, o gorącym sercu w stosunku do nas. Nawet jeżeli nie doświadczam tego, nawet jeżeli mam wrażenie, że Duchu Święty, że Ty, Bóg Ojciec, Syn Boży, jesteście gdzieś za mgłą, gdzieś za jakąś chmurą aktualnie, to chcę powołać się na słowo, które jest żywe i skuteczne i ogłosić to dzisiaj. Błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi. Nie chcę wątpić. Chcę przyjmować tę prawdę, że jesteś niezmiennym Bogiem. Byłeś, jesteś i będziesz ten sam. I ostatecznie daj mi przez to, co wszystko przechodzę, co przejdę, zobaczyć już te efekty. Okaż się tym miłosiernym Bogiem, który każe mi przejść to wszystko, ale obiecuję też, że zobaczę te znaki i cuda. Amen. Jeżeli masz w sobie takie pragnienie i czekasz na coś w swoim życiu, to też napisz może w komentarzu, na co czekasz, na jakie objawienie w twoim życiu, na jakie spełnienie twojej intencji. Niech wszystko to, co w tobie siedzi, co tak woła o interwencję Pana Boga, niech to zostanie nazwane. Jeżeli chcesz, jeżeli masz odwagę, napisz: Panie, oczekuję interwencji w tej sprawie, oczekuję spełnienia twoich obietnic, nie wiem, w małżeństwie, w rodzinie. Niech to będzie właśnie wszystko w tym nurcie, że nie chcemy wątpić. Chcemy być, pomimo tych wszystkich stanów, także emocji, które przeżywamy. Chcę być wierny, bo mój Bóg jest wierny. Niech nam to zostanie jako taka myśl przewodnia na cały dzisiejszy dzień. Życzę wam błogosławionej środy. Przy okazji dzisiaj chciałbym was serdecznie zaprosić na kurs animacji i modlitwy charyzmatycznej. O zapisach możecie przeczytać na stronie, którą podlinkuję pod Ewangelią w opisie filmu. Można uczestniczyć. Ten kurs uczy, jak modlić się we wspólnocie. Będziemy go prowadzić w Koszalinie w styczniu. Zapraszam do zapoznania się z informacjami. Dajcie lajka, subskrybujcie kanał i zapraszam do zrzutki. Dziękuję z całego serca za każdą modlitwę i ofiarę. Dobrego, błogosławionego dnia.